W rzeczywistości dochodzimy już do kluczowych faz euro, natomiast w naszych przygodach FM-owych czeka nas jeszcze naprawdę wiele. Dziś przed nami ostatni mecz grupowy z Francuzami oraz spotkanie 1/8 finału. Rozegramy dwa spotkania, gdyż trzeba delikatnie przyspieszyć naszą przygodę. Pierwsze dwa spotkania w grupie poszły nam naprawdę genialnie. Przypomnę tylko, że Austrię pokonaliśmy 3-1, a w ostatnim meczu z Holandią cielnie wywalczyliśmy jeden punkt, remisując 2-2, gdzie dublet zdobył Robert Lewandowski. Tak jak już mówiłem, dzisiaj nadszedł czas na ostatnie spotkanie grupowe, gdzie podejmiemy oczywiście reprezentacje trójkolorowych. Mają podobny bilans punktowy i podobne spotkania co do nas. Wygrali również z Austrią oraz zaliczyli remis z Holendrami. Z Francją rozstrzygnie się wszystko, gdyż awans mamy już pewny, aczkolwiek jedyne czego nie wiemy, to czy dostaniemy się dalej z trzeciego, drugiego lub też pierwszego miejsca. Czas na przedstawienie obu jedenastek. Zaczynamy od Francuzów. W bramce Mike Maignan, dalej Pavard, Upamecano, Saliba, Hernandez, N'Golo Kanté, Camavinga, Dembele, Griezmann, Mbappé i Olivier Giroud. Ja postanowiłem nie zmieniać wyjściowego składu, który wywalczył remis z reprezentacją Oranie. Jedynie za Beresia wchodzi Matikesz ze względu na jego kontuzję, ale jeszcze przeczytam oczywiście skład od początku. W bramce Szczęsny, dalej Bednarek, Walukiewicz, Kiwior, Matikesz, Zalewski, Moder, Bartosz, Slisz, Sebastian Szymański, Karol Świderski i Robert Lewandowski. Także zaczynamy. Oczywiście Francja jest faworytem, to nie podlega żadnej dyskusji, aczkolwiek my, mając osiągnięty plan minimum, możemy naprawdę tutaj sprawić problemy Francuzom z takim dosyć luźnym podejściem do tego spotkania. No i mam nadzieję, że tak będzie. Zaczynamy pierwsza akcja. Wojtek Szczęsny, Bednarek. Jak na razie krótkimi podaniami na skrzydło, tutaj na wahadle Matikesz. Matikesz, jednak odbiór Francuzów, no i zaczynają swoją kontrę. Dembele, na skrzydło, tutaj Mbappé. Już zaczyna się dosyć groźnie, przed pole karne Dembele, ale niestety dobitka Antoine'a Griezmana już nie do obrony, no i Francja w 20 minucie prowadzi 1-0. Tym razem Polacy, Matikesz, Lewandowski, Kiwior, no ale niestety znów głupia strata, znów błąd, ale jednak odzyskujemy, co najważniejsze, walczymy o piłkę. Bartosz Slisz, Świderski. Jak na razie spadliśmy na trzecie miejsce, Austria przegrywa z Holandią, co daje Holendrom oczywiście drugie miejsce. No i teraz znów strata, no ciężko będzie, tutaj jak na razie sporo błędów, bo i Francuzi tracą. Teraz Szymański, Świderski, ajajaj, Mike Maignan broni, ale jeszcze będzie rzut rożny, no i kolejna szansa. Najważniejsze jest to, że nie jesteśmy stłamszeni i mamy swoje akcje w ofensywie. Moder, spójrzmy, Moder, w pole karne, Bednarek, piłka jednak wybita, no i teraz Mbappé. Po pierwszej części spotkania prezentujemy się naprawdę godnie, jesteśmy w stanie postawić się Francuzom, to jest najważniejsze. Lecimy na drugą połowę bez żadnych zmian, licząc na to, że uda nam się doprowadzić do remisu, a potem zobaczymy, co będzie dalej się działo. Zaczynają Polacy, Bednarek, pierwsza akcja w tej drugiej połowie, świetna piłka do Świderskiego, Świderski ma sporo miejsca, Świderski zdecydował się na strzał z dystansu, niestety niecelny. Czas na pierwsze zmiany. Swoją szansę za Nikolę Zalewskiego dostaje Bartek Wdowik, natomiast Karola Świderskiego zastępuje Arkadiusz Milik. Bardzo budujące jest to, że my próbujemy swoich akcji grą podaniami, chociaż oczywiście będzie to kończyć się wiele razy błędami, jak w tym przypadku, i stratą Giroud. Giroud do Kolomaniego, świetne podanie Griezmann, no i niestety zamykają Francuzi to spotkanie. Wynik 2-0, 77 minuta, no i niestety podwyższone jest to prowadzenie i raczej nie mamy już szans choćby tutaj na jeden punkt. Z Francją przegraliśmy, ale trzeba oddać naszym, że walczyliśmy godnie. Wykreowaliśmy sytuacje, które powinny nam dać według współczynnika bramki jednego gola, aczkolwiek nie udało się, nieistotne, awansujemy dalej z trzeciej lokaty, mając 4 cenne punkty. Za chwilę przekonamy się, kto będzie naszym następnym rywalem. Zanim przejdziemy do 1/8 finału, zapomniałbym oczywiście o podsumowaniu trzeciej kolejki. Jeśli chodzi o grupę A, to sporo dosyć ciekawych przetasowań. W ostatniej kolejce Niemcy przegrywają ze Szkocją 0-1, Szwajcaria pokonuje Węgrów 3-0 i to ostatecznie Szwajcaria ze Szkocją wychodzą na dwóch pierwszych miejscach, a Niemcy, gospodarze turnieju, dopiero na trzecim miejscu. W grupie B w ostatniej kolejce Hiszpania demoluje Chorwację 4-0, natomiast Włosi radzą sobie dosyć pewnie z Albanią 3-0. Włochy, Hiszpania z awansem, Chorwacja niestety nie dała rady awansować z trzeciego miejsca. Mieli taki sam bilans punktowy jak my, natomiast ten bilans bramkowy pozbawił ich dalszego awansu. My mieliśmy bilans bramkowy 0, natomiast Chorwacja ma ich aż minus 3.
Następna grupa oznaczona literką C. Dania pokonuje Słowenię 3-2 i zyskuje pierwsze miejsce w grupie, gdyż Anglia dzieli się punktami z Serbami, które ostatecznie z 2 punktami nie awansują dalej. Anglia mający 2 remisy i 1 zwycięstwo na 2. miejscu, natomiast Dania awansuje dalej z 1. miejsca w grupie. Czas na naszą grupę. Doskonale wiemy, że przegraliśmy z Francją 2-0, natomiast Holandia przejechała się po Austriakach, osiągając ostatecznie wynik 4-0. Dało im to 2. miejsce w grupie, natomiast my mamy 3. miejsce z awansem i to właśnie dzięki bilansowi bramek, który jest równy 0. Przedostatnia grupa E i ostatnia kolejka z 2 remisami. Belgia remisuje ze Słowacją 1-1, natomiast Ukraina dzieli się takim samym wynikiem z Rumunią. Ostatecznie Rumunia na ostatnim miejscu tylko z 1 punktem, natomiast z awansem z 1. miejsca Ukraina, z 2. Belgia, natomiast 3. Słowacja. Omawianie wyników fazy grupowej kończymy grupą F. W ostatnim meczu Gruzja wyrywa awans z 3. miejsca, remisując z Turcją 1-1, natomiast Portugalia dosyć pewnie pokonuje Czechów 4-0. Czesi na ostatnim miejscu bez żadnego punktu, Portugalia z kompletem punktów z 1. miejsca, Turcja 4 punkty i również 4 punkty, tylko słabszy bilans bramkowy po stronie Gruzinów, ale mimo to dało im to awans do 1/8 finału. Szczęście uśmiechnęło się do nas i to bardzo, bowiem w 1/8 finału zmierzymy się z Ukrainą. Jest to naprawdę bardzo wygodny i komfortowy rywal dla nas. Natomiast następne spotkania tej fazy to Szwajcaria, Anglia, Hiszpania, Szkocja, Słowacja, Włochy, Gruzja, Dania, Belgia, Holandia, czyli pierwszy hit tej fazy. Dalej Portugalia, Niemcy, czyli jeszcze większy hit tej fazy rozgrywek. Ukraina, Polska, o tym już mówiłem, oraz Turcja, Francja. No największym hitem jest Portugalia, Niemcy, następnie Belgia, Holandia. Nas natomiast najbardziej interesuje spotkanie Ukrainy z Polakami. Ukraina, mimo tego, że jest w naszym zasięgu, to my nie możemy przede wszystkim jej zlekceważyć. Musimy być w 100% skoncentrowani, bowiem oni w swojej grupie nie przegrali żadnego meczu, a co ważniejsze, wygrali spotkanie z Belgią. Jeśli chodzi o jedenastki, zaczynamy oczywiście od Ukrainy. W bramce Łunin, dalej Tymczyk, Zabarni, Bondar, Mykolenko, Zinchenko, Stiepanienko, Cygankow, Sudakow, Mudryk oraz Władysław Vanat. Jeśli chodzi o naszą jedenastkę, w bramce Szczęsny, dalej Betnarek, Walukiewicz, Kiwior, Kesz, Zalewski, Moder, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Arkadiusz Milik oraz Robert Lewandowski. Pierwsza akcja Polaków, stały fragment gry, rzut rożny, będzie go wykonywał Jakub Moder. Spójrzmy, co wyniknie z tej akcji. Moder, wrzutka w pole karne, Bednarek, ajajaj, niewiele zabrakło, ale Łunin ratuje Ukrainę. Jeszcze jeden stały fragment gry, jeszcze jeden rzut rożny. Znów Moder będzie dostarczał piłkę w pole karne. Spójrzmy, jak teraz potoczy się ta akcja. Lewandowski, jednak piłka wybita. Zalewski, nadal Polacy przy piłce, wrzutka, no ale Łunin radzi sobie z tym pewnie. Za chwilę kwadrans gry za nami, tym razem nasi rywale, czyli Ukraina w natarciu. Sudakow z piłką już na prawym skrzydle, świetne podanie Cygankow. Niebezpiecznie piłka przed pole karne, ale Stiepanienko tym strzałem pomylił się i to bardzo. 27 minuta, wyrzut z autu, Tymczyk, Kiwior wybija, Cygankow, Zabarni, świetnie znalazł Mykolenko, Mykolenko, no i niestety, przegrywamy 1-0, świetny strzał, Witalia, Mykolenko, ale jeszcze Polacy, spójrzmy. No niestety ta akcja nie miała żadnego tutaj głębokiego zarysu, ale może za chwilę jakaś konterka po odbiorze. Zinchenko, Cygankow, no musimy szybko odpowiedzieć, bo nie wygląda to dobrze. Sudakow, na szczęście nad poprzeczką, ale Ukraina bardzo groźna w pierwszej połowie i jak na razie kontrolują to spotkanie. Końcówka pierwszej połowy i tym razem biało-czerwoni. Może uda nam się zdobyć bramkę do szatni, która da nam wyrównanie. Szymański, do środka tutaj Jakub Moder, świetna piłka, Lewandowski, Lewandowski, ależ świetny strzał, genialne wykończenie i mamy remis 1-1, 44 minuta i znów Polacy wracają do gry. Jesteśmy już w drugiej połowie, miejmy nadzieję, że tutaj zobaczymy kompletnie inny obraz naszej gry. Oczekujemy kontroli tego spotkania w naszym wykonaniu, świetna piłka, Szymański, Szymański, Lewandowski, dobitka po odbitym strzale Łunina. Po odbitej interwencji Unina, przepraszam, i chyba sędzia nam to zaliczy bez problemu. Tak jest, wygrywamy 2-1 już 5 minut po starcie drugiej połowy. Spójrzmy jeszcze raz, tutaj Szymański do Kesza, Kesz, świetna piłka do Szymańskiego, Szymański strzela, tu jednak był Supek, który odbił piłkę wprost pod nogi lewego, który daje nam prowadzenie w tym meczu. Czas na pierwsze zmiany, podmęczonego Modera oraz Zalewskiego zastępuje Bartek Wdowik oraz Szymon Żurkowski.
Znów Polacy i znów Szymański. No ta druga połowa kompletnie inna. Kontrolujemy to spotkanie i gramy naprawdę bardzo dobrze. Helik, poprzeczka. Ależ mamy teraz pecha, jeśli chodzi o nasze wykończenie. Chociaż jeszcze Karol Świderski, Damian Szymański, Kiwior. Świetna piłka do Szymańskiego, ale ten strzał główką bardzo słaby. Odliczamy minuty do końca tego spotkania. 4 doliczył sędzia główny, a my przed kolejną szansą. Stały fragment gry. Znów Seba Szymański będzie tutaj dostarczał piłkę w pole karne. Spójrzmy, Szymański, helik. Niestety pomylił się. Miejmy nadzieję, że za chwilę sędzia zakończy to spotkanie i będziemy w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Spójrzmy, tak jest, udało się. Pokonujemy po ciężkim boju i kompletnie odmienionej grze naszych podopiecznych, moich podopiecznych w drugiej połowie. Lewandowski z dubletem daje nam ćwierć finał Mistrzostw Europy. Pod względem statystyk zdemolowaliśmy Ukrainę, natomiast grali oni naprawdę dzielnie, ale najważniejsze, że zwycięstwo trafiło na naszą stronę. Podsumujemy jeszcze resztę spotkań 1/8 finału. Zaczniemy od Szwajcaria-Anglia. Tutaj Anglia dosyć pewnie wygrała ze Szwajcarią 2-0. Następnie Hiszpania po bardzo ciężkim, ale też widowiskowym boju pokonała Szkocję 3-2. Następnie Włochy-Słowacja 3-1. Dania pokonuje Gruzję 3-0. W pierwszym hitowym spotkaniu Holandia pokonuje Belgię 1-0. W drugim, najbardziej hitowym spotkaniu tej fazy, Niemcy pokonują Portugalię 2-1. My oczywiście takim samym wynikiem odprawiamy z kwitkiem Ukrainę, no i w ostatnim meczu Francja miażdży Turcję 4-1. Jak możecie zobaczyć, ćwierćfinał przynosi same najmocniejsze reprezentacje. Na samym początku Holandia podejmie Niemcy, Włochy zmierzą się z Anglią, będziemy mieli powtórkę z finału zeszłego Euro, Dania zmierzy się z Hiszpanią, a my niestety podejmiemy Francję po raz drugi. Za pierwszym razem okazali się lepsi trójkolorowi, którzy wygrali 2-0, natomiast oczywiście rewanż, mam nadzieję, będzie zupełnie inny i uda nam się wywieźć pozytywny wynik. Będzie na pewno ciężko, ale nikt nie zabroni nam marzyć. Ta faza rozgrywek jest już dla nas naprawdę niewątpliwie dużym sukcesem i w tym materiale to już wszystko. Ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, oczywiście zapraszam do sekcji komentarzy, łapki w górę mile widziane, subskrypcje również. Życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia, cześć!